Dzień dobry, szanowni państwo. Powoli dobiega końca ta kulminacyjna część pierwszego dnia konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej przyszłości państw najsłabiej rozwiniętych. W głównej mierze oczywiście są to państwa afrykańskie, ale nie tylko, są to też państwa z Azji i z innych miejsc na świecie, więc tych państw niestety cały czas wokół nas, można tak powiedzieć, choć oczywiście nie w centrum Europy, ale na świecie jest jeszcze bardzo dużo. Uczestniczymy w tej konferencji, dzisiaj zaliczani do państw rozwiniętych, do bogatych państw Zachodu, tak się tutaj na nas patrzy, ale mamy tutaj, w tym miejscu, na tej konferencji, tutaj w Dosze, na spotkaniu, gdzie przede wszystkim są obecni przedstawiciele państw Afryki, bardzo ważną rolę do spełnienia, rolę, o której wykonanie zresztą wielokrotnie mnie osobiście prosili nasi przedstawiciele państw nam sojuszniczych, także w Sojuszu Północnoatlantyckim, a mianowicie Polska jest dobrze kojarzona przez państwa Afryki z dwóch przyczyn. Po pierwsze, nigdy nie mieliśmy kolonii, w związku z powyższym nie jesteśmy utożsamiani i nie jesteśmy oceniani wśród tych, którzy mają tą przeszłość kolonialną. Wręcz przeciwnie, wielu w Afryce wie, jaka jest nasza historia, ale możemy mówić tutaj o niej z podniesioną głową, że jesteśmy także tym narodem, który przeżył wyzysk, który przeżył okrutne traktowanie, który przeżył utratę niepodległości, który przetrwał bez własnego państwa, który był wykorzystywany, gnębiony. Dzisiaj pokazujemy tutaj nasz rozwój. Mówimy, przez ostatnie 30 lat dokonaliśmy wielkiego postępu. Jesteśmy gotowi podzielić się z wami naszymi doświadczeniami. Jesteśmy gotowi podzielić się z wami tym, co już umiemy, tym, co wiemy, że zrobiliśmy dobrze, ale też jesteśmy w stanie was ostrzec przed tym, co nie było realizowane dobrze, co pewnie można było zrealizować lepiej, że jeżeli były jakieś błędy, to spróbujemy wam pomóc, żebyście wy tych błędów uniknęli, więc nasz głos tutaj jest rzeczywiście bardzo słuchany, ale mamy tutaj także i dodatkową rolę do wypełnienia w tym trudnym bardzo dla Europy i świata momencie. Wszyscy wiedzą, że trwa rosyjska agresja na Ukrainę. Tutaj w Afryce, na Bliskim Wschodzie, ta rosyjska propaganda niestety jest bardzo skuteczna. I mówienie prawdy o rosyjskiej agresji na Ukrainę jest naszym ogromnie ważnym zadaniem jako tych, którzy są blisko tego konfliktu, jako sąsiadom, jako sąsiedzi Ukrainy. Możemy mówić o milionach uchodźców z Ukrainy, którzy przybywają do naszego kraju i wędrują dalej w świat. Możemy mówić o tragedii, jaką przeżywa ukraiński naród i mówimy tutaj o tym. Mówimy o tym, kto tak naprawdę jest tam agresorem, kto zniszczył życie narodu ukraińskiego, kto burzy osiedla. Mówimy to mocnym głosem, mówimy prawdę, że jest to po prostu nic innego jak swoista neokolonialna polityka rosyjska, imperialna, imperium, które prześladuje ludzi, które porywa dzieci, wywożąc je z Ukrainy w głąb Rosji, które chce rabować Ukrainę, które chce podporządkować sobie wolne, suwerenne państwo i naród. I ja powiedziałem dzisiaj w moim głównym wystąpieniu tutaj na zgromadzeniu tym generalnym. Popatrzcie na historię waszych krajów i spójrzcie na to, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie. Czy to nie jest to samo? Czy wyście tego nie przeżyli w swojej historii, że właśnie ktoś przychodził do was silniejszy, że zabierał wam wasze dobra, że chciał rabować wasze państwo, że chciał wam zabrać waszą wolność, waszą niepodległość, waszą suwerenność, wasze obyczaje i narzucić swoje jarzmo, narzucić swoją wolę. Powiedziałem, znacie to dokładnie z historii. Dzisiaj to dzieje się na Ukrainie, dzisiaj trzeba stać przy Ukrainie. Więc to była dzisiaj bardzo ważna rola także, którą tutaj miałem do spełnienia. Ale przed momentem dosłownie zakończyłem współprowadzenie panelu, który mówił o przyszłości, który mówił o tym, co dla tych państw najmniej rozwiniętych, tych państw, w których dzisiaj tak ogromnie dużo jest młodych ludzi, którzy potrzebują szansy życiowej, co my dla nich możemy zrobić. Tym najważniejszym tematem, o którym dyskutowaliśmy teraz razem z panelistami, razem z reprezentantami wszystkich krajów obecnych tutaj w Dosze, była kwestia edukacji, była kwestia wsparcia różnego rodzaju tworzenia dla nich szans rozwojowych, żeby ci ludzie nie emigrowali, żeby też zmniejszyć presję migracyjną na różne kraje, także na kraje Europy Zachodniej. Wielkie pytanie, jak zatrzymać tych młodych ludzi, w jaki sposób stworzyć dla nich szanse rozwojowe u nich, nie tylko po to, żeby po prostu nie wyjechali.
ale także po to, żeby mogli budować pomyślność, zamożność swoich krajów, tak jak nam się to w ciągu ostatnich 30 lat udało w ogromnej mierze w Polsce, tak żeby jakimi drogami dzisiaj pomóc im, żeby oni mogli to zrealizować u siebie. To był dzisiaj bardzo ważny element tej dyskusji. No oczywiście mówiliśmy też o rozmaitych tragediach, które dotykają te biedniejsze państwa. Mówiliśmy o klęskach suszy, mówiliśmy o klęskach głodu, mówiliśmy teraz o trzęsieniu ziemi, które dotknęło Syrię, no także bogatszą Turcję, ale Syrię przecież od lat pogrążoną w wojnie, będącą bardzo często w tak tragicznym stanie, jeszcze dodatkowo dotknęło to trzęsienie ziemi, więc te kwestie związane z tym, jak pomóc, jakimi drogami, były dzisiaj tematem tych debat, które przed momentem się toczyły. Panie prezydencie, czy tutaj w Katarze i także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie pan rozmawiał na temat dywersyfikacji źródeł dostaw dla Polski, pozyskiwania także i gazu? Wiemy, że z Kataru trafia przecież do gazoportu w Świnoujściu. Czy ta współpraca powinna być pana zdaniem jeszcze zacieśniana? Proszę państwa, no wiecie państwo znakomicie, jako ci, którzy towarzyszą nam w różnego rodzaju wydarzeniach międzynarodowych, zwłaszcza tych wielkich, czy w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, czy tutaj, czy w innych konferencjach, że na marginesie tych wielkich wydarzeń odbywa się mnóstwo spotkań bilateralnych, odbywa się także mnóstwo rozmów kuluarowych. No oczywiście ja dzisiaj też te rozmowy prowadziłem, miałem oficjalne 2 spotkania bilateralne z prezydentem Palestyny, panem Abbasem. Miałem też spotkanie bilateralne z prezydentem Malawi, państwa afrykańskiego, z którym panem prezydentem razem przed chwilą współprowadziłem panel, ale rozmawialiśmy o współpracy. Malawi właśnie jest jednym z państw, które bardzo chcą zainwestować w swój rozwój, które bardzo chcą się wydobyć z trudnej sytuacji, w jakiej pogrążona jest cały czas większość społeczeństwa, a mają swoje złoża naturalne. Chcą inwestować w górnictwo, chcą się rozwijać, w związku z tym poszukują tych, którzy mają w tym zakresie doświadczenia, między innymi o polskich doświadczeniach w zakresie górnictwa, o naszych możliwościach współpracy, o rozwoju współpracy naukowej rozmawiałem dzisiaj z panem prezydentem, no ale miałem też spotkania, które no nie miały takiego oficjalnego charakteru, spotkania choćby przy lunchu, ale też dające możliwość długiej rozmowy i tak rozmawiałem dzisiaj z jego wysokością emirem Kataru, tak rozmawiałem z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak rozmawiałem również z prezydentem Serbii, między innymi z emirem Kataru i jego współpracownikami właśnie rozmawialiśmy na temat dalszego rozwoju współpracy w zakresie dostaw gazu skroplonego do Polski. Pytałem o rozwój tutaj infrastruktury, bo kiedy byłem tutaj w Katarze z oficjalną wizytą państwową nieco ponad rok temu, to pokazywano mi miejsca, w których będą budowane kolejne terminale po to, by właśnie rozwinąć możliwości eksportowe Kataru. Pytałem, na jakim etapie są te inwestycje, na jakim etapie w ogóle jest możliwość dostaw z Kataru jeszcze większej ilości gazu do Europy i w tym oczywiście także i do Polski, więc o tych różnych alternatywach energetycznych rozmawialiśmy, ale to jest także przedmiot moich rozmów w ciągu najbliższych dni, bo stąd prosto z tej wielkiej konferencji ONZ przemieszczam się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie właśnie między innymi na temat alternatywnych źródeł energii będę rozmawiał, gdzie będziemy także podpisywali 2 umowy dwustronne o współpracy w zakresie cyfryzacji administracji i także o właśnie współpracy w zakresie energetyki. Jeszcze trochę w Katarze i jutrzejszym dniu będzie pan brał udział też w panelu poświęconym między innymi rolnictwu, bezpieczeństwa żywnościowego i jaką propozycję mogłaby mieć Polska dla tych państw słabo rozwiniętych? No Polska przede wszystkim jest tym państwem, którego rozwój rzeczywiście robi tutaj wrażenie, zwłaszcza na przedstawicielach tych państw, które no, ten rozwój pragną u siebie w takim istotnym, szybkim stopniu zapoczątkować. Tak? Kiedy mówię, że w połowie lat 80. ludzie w Polsce według oficjalnych państwowych kursów w czasach, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, zarabiali po 13, po 20 dolarów miesięcznie. Takie były przecież wtedy oficjalne pensje w stosunku do czarnorynkowej ceny dolara. Sam to pamiętam doskonale, bo żyłem w tamtych czasach, choć byłem młodym człowiekiem, 14-letnim w 1986 roku,
to dzisiaj przecież jak bardzo się to zmieniło, w jak zupełnie innym miejscu jest Polska po 1990 roku, od kiedy padła żelazna kurtyna, od kiedy staliśmy się także w sensie politycznym częścią Zachodu. Jak zawsze podkreślam, nie tylko w sensie kulturowym, bo kulturowo tą częścią byliśmy zawsze, ale także i politycznie. I jak bardzo długą drogę przeszliśmy, jak wiele mamy doświadczeń, ale też jak wiele na tej drodze udało się pozytywnego zrobić, jak bardzo zmieniła się Polska. To tutaj podkreśla wielu rozmówców, więc jesteśmy dzisiaj, tak jak Państwu powiedziałem na wstępie, zaliczani już do państw bogatych. No taka jest prawda. Tutaj na tej konferencji mówi się, jesteście członkiem Unii Europejskiej. Wow, jesteście co do wielkości 6. państwem w Unii Europejskiej, więc jesteście tym obszarem świata, gdzie jest wielki dobrobyt. Tak tutaj patrzy się na Unię Europejską, tak tutaj patrzy się także i na Polskę. Ale jest ta świadomość, że właśnie Polska jest krajem, który tak ogromnie na przestrzeni ostatnich 30 lat się zmienił, przeszedł tak długą właśnie drogę rozwojową. I tymi doświadczeniami chcą, żebyśmy się dzielili. Dlatego mamy faktycznie ogromne tutaj pole do rozwoju współpracy z państwami afrykańskimi i powinniśmy z całą pewnością to wykorzystać także w obszarze rolnictwa. Nasze rolnictwo także bardzo się zmieniło. Ogromna automatyzacja, ale wciąż zachowanie wysokiej jakości płodów rolnych i w związku z tym bardzo wysokiej jakości polskiej żywności. Afryka również chciałaby to mieć. My jesteśmy w stanie w tym wesprzeć. Ja mówiłem o naszych wyższych uczelniach rolniczych, na których kształcimy specjalistów, którzy rzeczywiście są w stanie podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami. Dezinformacji. Jaki obraz Rosji czy wojny w Ukrainie wyłaniał się z tych pańskich rozmów, jeżeli chodzi o tutaj partnerów z Azji, z Afryki czy Bliskiego Wschodu? I dlaczego ważny jest także ich głos, ich świadomość na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, no w kontekście tej wojny? Czy te argumenty pańskie ich przekonują na przykład? Proszę Państwa, no widzieliście Państwo niedawną wypowiedź pana ministra Ławrowa, który wprawdzie został wyśmiany tam przez zgromadzonych na sali, kiedy powiedział, że Rosja została zaatakowana przez Ukrainę. Tak, ale to jest ta dezinformacja, to jest to bezczelne kłamstwo, które rosyjscy przedstawiciele, rosyjskie media rosyjskojęzyczne i rosyjskie media anglojęzyczne rozsiewają w świat. A dzisiaj wszyscy wiemy, że Rosja dysponuje stacjami telewizyjnymi, które nadają na cały świat. I teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę choćby Afrykę, gdzie Rosja przez właściwie większość tych dziesięcioleci komunizmu starała się rozprzestrzeniać komunizm, pokazywać swoją dobrą twarz, wysyłać pomoc, prawda, wspierać, mówić o rozwoju. I Rosja jako taka ma w tych wielu krajach bardzo dobrą opinię i dobrą historię. Ci ludzie nie znają Rosjan od takiej strony, od jakiej my ich znamy w Polsce. Jako tych, którzy zabierają na Sybir, jako tych, którzy strzelają w tył głowy, jako tych, którzy rabują, mordują, gwałcą, tak jak dzisiaj przeżywają to mieszkańcy Ukrainy, nasi sąsiedzi. Więc tutaj to oblicze Rosji w wielu przypadkach jest zupełnie nieznane. Na to wszystko nakłada się aktualnie cały czas pracująca rosyjska propaganda i trzeba tutaj naprawdę mówić i pokazywać, jaka jest prawda o rosyjskiej agresji na Ukrainie, jak ta agresja wygląda i że ruski mir to nie jest żadne dobro, tylko to jest nieszczęście, to jest zniewolenie, to jest brutalne wywieranie wpływu, to jest nieliczenie się z człowiekiem, z jego życiem, z jego sprawami, to jest odbieranie drugim ludziom wolności, to jest wyzysk, to jest czerpanie ze źródeł, których tutaj w Afryce cały czas jest tak dużo i które tutaj mogą się stać i powinny się stać wielkim potencjałem bogactwa tych krajów, które nimi dysponują. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Życzymy dobrego wieczoru, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. I siły. Proszę Państwa, praca trwa, następny dzień konferencji jeszcze jutro, a dzisiaj jeszcze też mamy spotkania, także tutaj cały czas trwają rozmowy. To jest tak, że tu nie ma miejsca na jakieś takie towarzyskie dywagacje. Tu cały czas po prostu jest polityka. No, tak się znamy, jak Państwo wiecie, z tej strony się znamy z przywódcami innych krajów i to po prostu realizujemy. I czy to się dzieje na sali plenarnej, czy to się dzieje na sali, gdzie jemy lunch, czy to się dzieje tam, gdzie mamy takie spotkania bardziej otwarte, niby w luźniejszej formule, ale jednak cały czas się rozmawia o polityce i cały czas ja mam ten absolutny priorytet moim zadaniem.
zadaniem jest promowanie Polski, promowanie interesów Polski i mówienie prawdy o naszej sytuacji i o tym także, jak chcemy współpracować z innymi, a chcemy po prostu współpracować uczciwie. Dziękuję bardzo.